Awaria kolektora, Czajki. Wojsko zbuduje most awaria, Czajki. Wojsko postawi most pontonowy. Koszty po stronie miasta. Most pontonowy na Wiśle postawi wojsko, ale nadzór i pokrycie wszystkich kosztów będą po stronie miasta, poinformował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski po spotkaniu z szefem kancelarii i premiera Michałem Dworczykiem. Prezydent stolicy poinformował, że ratusz zwrócił się do premiera o pomoc w budowie mostu pontonowego na Wiśle w związku z awarią oczyszczalni, Czajka. Ten most pontonowy zostanie postawiony przez wojsko, natomiast cała reszta, jeśli chodzi o organizację całego procesu przerzucenia rur, spoczywa na nas, powiedział Trzaskowski. Rządzący powiedzieli, że oczywiście nam pomogą, jeśli chodzi o ekspertyzy, prześledzenie tych doświadczeń, które mieli rok temu, natomiast tym razem proszą nas po pierwsze o nadzór i wykonanie tego wszystkiego poza mostem, który zostanie postawiony przez wojsko, oraz o poniesienie kosztów związanych z mostem pontonowym, dodał. Trzaskowski wskazał, że prokuratura wszczęła postępowanie w sprawie awarii. Będziemy jednak współpracowali ze wszystkimi służbami państwa, żeby wyjaśnić, co się stało w Czajce. Będzie tak, jak przed rokiem, kiedy awarie badały m.in. prokuratura, CBA i NIK. Pracujemy teraz, usiłując naprawić projekt, który został przed laty źle przygotowany, zaznaczył. Kolejne posiedzenie sztabu kryzysowego prezydent Warszawy poinformował, że w środę, 2 września, odbędzie się kolejne posiedzenie sztabu kryzysowego. Jutro, na godzinę 8, jest zwołany sztab z udziałem wojska, wszystkich instytucji rządowych. Po naszej stronie MPWiK Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, który będzie gospodarzem tego spotkania, pan prezydent Soszyński, który będzie reprezentował miasto. Po pierwszych ustaleniach będzie można rozpocząć pracę, powiedział Trzaskowski po spotkaniu z Dworczykiem. Potwierdził również, że koszty budowy mostu prawdopodobnie pokryje miasto. Wszystko na to wskazuje, że pan premier podjął decyzję o tym, że my mamy ponieść wszystkie koszty, powiedział Trzaskowski. Dodał, że w zeszłym roku, przy poprzedniej awarii kolektora w Czajce, budowa mostu kosztowała 40 milionów złotych.